Do trenera Życinaka, to rzeczywiście mieszka w Lesznie koło stadionu, trenuje dzisiaj Włókniarz, a wywodzi się z Zielonej Góry, czyli generalnie życie żużlowe, gdziekolwiek był w swojej karierze. No i czas rozpocząć te rywalizacje. No właśnie, te punkty, nawet jeśli nie pomogą w zmianie miejsca w tabeli, bo rzeczywiście może tak być i najpewniej tak będzie, to warto walczyć o to 7-8 miejsce, bo to też jest potem bonus w rywalizacji o pozostanie w gronie najlepszych żużlowych drużyn w kraju. My przed nami już żużlowcy na torze, a to oznacza, że pierwsza dzisiejsza konfrontacja, pierwsza rywalizacja, Robert, podobno zna Żużlini. Nie chciałbym mówić głośno, dajmy szansę zawodnikom udowodnić, którzy są lepsi. Borys Miturski, kask czerwony, Patryk Dudek żółty, Taj Wufinden w niebieskim i Łukasz Sówka w białym kasku, najbliżej bandy ustawiający się, jeszcze poprawiający coś przy motocyklu. A więc wyścig tych najmłodszych na torze. Pierwszy wyścig, który no, coś nam powie, aczkolwiek na pewno nie wyjaśni wszystkich zagadek związanych z tą dzisiejszą rywalizacją. Świetny start Patryka Dudka, to on pierwszy wyszedł z pierwszego wirażu i dołączył do niego Łukasz Sówka, para zespołu mistrzów Polski na prowadzeniu i mocno tam naciskający Taj Wufinden, który próbował powalczyć o drugie miejsce. Dudek odparł ten atak, rozpędził się po szerokiej. Wufinden będzie szukał miejsca, ale parą jadą zielono budanie. Bardzo dobra, konsekwentna przede wszystkim jazda zawodników mistrza Polski, a więc ten duet zielonogórzan na prowadzeniu, a Wufinden na miejscu trzecim. Już praktycznie Borys Miturski w tej rywalizacji się nie liczy i tak pewnie dojadą też do mety, bo zostało im tylko pół okrążenia, a zielonogórzanie wykorzystali tutaj świetnie moment startowy, znakomicie wyszli na tor, no i potem już nie pozwolili wydrzeć sobie kompletu punktów, a więc Sówka, Dudek, Wufinden, to kolejność na mecie. Łukasz Sówka z kompletem punktów, popatrzmy, 5-1 dla Falubazu. Sówka, Dudek, Wufinden, Miturski. Tak było na mecie. Pierwszy bieg od razu pokazał, którzy zawodnicy lepiej czują się na tej nawierzchni. No, są to zawodnicy przyjezdni, zarówno Sówka, jak i Dudek lepiej wyjechali ze startu. Tutaj troszkę zamieszanie było w pierwszym ruchu, postawiło Patryka Dudka w poprzek. Po prostu motocykl zbyt ostro wyłamał i zatrzymał się, wręcz musiał tutaj kontrować motocykl Wufinden, by nie doszło do kolizji. No i efektem tej walki w pierwszym ruchu wychodzą na prowadzenie. Sówka prowadzi. Drugi jest Dudek, który zaciskany był przez cztery okrążenia przez Wufindena, szukającego ścieżki, by wyprzedzić Dudka, wręcz wpychał się momentami pod lewy łokieć Dudka. Jednak Dudek na tyle przytomnie tu reagował i szybko wyciągał wnioski z poszczególnych ataków Wufindena, że nie pozwalał już mu wjeżdżać w tempie jazdy i swobodnie dobił sobie już tą dwójkę dla swojej drużyny. Pierwszy przyjechał ten nieco młodszy, bo 17-letni zawodnik Falubazu, Patryk Dudek, to o rok starszy zawodnik, nieco więcej tego żużlowego doświadczenia i to było widać właśnie w tym momencie, kiedy Wufinden tam szukał sposobu, tak, bo tak. I napędzał się po szerokiej, gdzieś przy bandzie i gdzieś po wewnętrznej, ale nie zostawiał było miejsca. Było widać, że zbliżał się momentami właśnie do Dudka i był ten potencjał, którym właśnie był w stanie wyprzedzić Dudka, jednak Dudek na tyle przytomnie, tak powiedziałem, trzeźwo patrzył na to wszystko, co się dzieje, czuł go, nie pozwalał mu przedłużyć tej prostej, nie pozwalał mu wygrywać motocykla, gdzieś że wręcz zaczęła być wyhamowywana ta prędkość Wufindena z okrążenia na okrążenie. On już nie miał się jak rozpędzać i ta przewaga zaczęła rosnąć pary zielonogórskiej. O jednej postaci jeszcze warto wspomnieć. Nie było okazji, bowiem pan sędzia Leszek Dębski, który prowadzi dzisiejsze zawody, sędzia z Ostrowa Wielkopolskiego, widząc ciemne deszczowe chmury wiszące nad stadionem, postanowił szybko poprowadzić ten mecz. Ale słusznie, jak najbardziej. Na tyle szybko, tak. by uciec od deszczu. Dla niego to 301 impreza prowadzona, bardzo doświadczony arbiter. No i tutaj spoglądał cały czas w niebo, marząc o tym, że nie było deszczu.
Na razie aura jest łaskawa i oby tak zostało do końca meczu. Bardzo i bardzo sympatycznie, zamieniliśmy wspólnie te kilka ładnych zdań w parkingu jeszcze przed zawodami. Lubiły atmosferze, tak powiedziałeś, profesjonalista, znany tutaj na torach polskich. Wiele, wiele spotkań jest zasędziowanych właśnie przez niego. No to drugi wyścig przed nami. Tu zobaczymy tych wielkich. Greg Hancock w żółtym, Peter Karlsson w czerwonym, Nils Christian Eversen w białym i Louis Bridger w niebieskim kasku. A dotknął taśmy! Dotknął taśmy! Nie puści tego wyścigu pan Leszek Dębski. Pokaże za chwileczkę Louisowi Bridgerowi czarne kółeczko. Długo, długo przytrzymał taśmę, czołgał się tam w stronę taśmy. Ale jako jedyny został przy taśmie w nadziei, że to nie on, tak? Nie, no sytuacja jest jasna. Oczywiście widzieliśmy tutaj, czołgał się konsekwentnie, nie zatrzymał motocykla przed całą taśmą, dotknął kołem taśmy i to było widać nawet z naszej tutaj, z naszej pozycji komentatorskiej. Sytuacja ewidentna. A więc samotnie teraz będzie PK, czyli Peter Karlsson, musiał stawić czoła rywalom. Chyba że pojedzie Tai Wuffinden, co jest możliwe. No tak, teraz regulamin dodaje takie możliwości, więc zobaczymy. Byłoby to zrozumiałe, gdyby skorzystał z tego, z tej możliwości. Na razie czekamy na decyzję. Wiadomo, że teraz przygotowują się w tym momencie jeszcze jakieś... Ale otrzymujemy już informację od naszego wydawcy Jacka Banasikowskiego. Tai Wuffinden za Louisa Bridgera. No taki regulamin w tym momencie jest właśnie, że i to jest bardzo dobry, bo nie zostaje puste pole. Młodzieżowiec, bo chodzi tutaj właśnie o młodzieżowca, który ma szansę jechać w momencie wykluczenia innego zawodnika za niego i tutaj akurat jest taka sytuacja. Akurat Wuffinden nie należy do tych młodzieżowców stawiających pierwsze kroki, więc tutaj jest to pewien potencjał dla zespołu. Paradoksalnie może się okazać, że to był dobry krok. To będzie większa skuteczność jakby tutaj zespołu w tym momencie przy takim akurat zestawieniu. Tai Wuffinden i Louis Bridger zbliżeni wiekowo. Kto wie, czy nie większy potencjał drzemie w Tai Wuffindenie? Myślę, że tak, ale zobaczmy na to, że będzie miał okazję udowodnić. Przed chwilą wykonał jazdę próbną w biegu młodzieżowym. Tutaj mimo ostrej walki, takiej zdecydowanej walki, nie był w stanie wyprzedzić rywali. Czy mu się uda tutaj w biegu z seniorami tego już dokonać? Zobaczymy. Na pewno jakieś tam poprawki przy motocyklu musiał zrobić. Ten tor jest, tak jak powiedzieliśmy, dzisiaj inny niż on na co dzień tutaj na nim jeździ. To też potrafi wprowadzić w błąd, dlatego że no, trzeba trochę ten motocykl, oni pewnie trenowali jako gospodarze na podobnej nawierzchni, jednak to nie jest takie łatwe w trakcie sezonu nagle zmieniać nawierzchnię na inną. Takie kombinowanie, że tak powiem, z rodzajem przyczepności czy stopniem przyczepności często kończy się źle dla zespołu, który te zmiany wprowadza. Raz robi przyczepnie, raz robi twardo. Tak pokazuje historia, że najczęściej to potrafi przeszkodzić gospodarzom. Hancock, Karlsson, Eversen, Wuffinden, a więc cała czwórka już prawie że pod taśmą, bo jeszcze o te 2-3 metry odsunięta od taśmy. Już zaprasza kierownik startu zawodników do siebie pod taśmę. Zobaczymy, Greg Hancock świetnie spisywał się w piątkowym spotkaniu. 14 oczek wywalczonych na wysokim torze. No i teraz poszli. No i Greg Hancock właśnie. To on świetnie wyszedł spod taśmy. Spojrzał przez prawe ramię dwukrotnie, gdzie jest jego partner, ale widząc, że ten gdzieś za plecami. Teraz świetna rywalizacja Eversena, no ale czy dwoma kołami nie pojechał przypadkiem po murawie? Zobaczymy, jaka będzie decyzja sędziego. Skontrowany przez Wuffindena Eversen znów na czwartym miejscu. Oto trzecie miejsce, toczy się zaciekła rywalizacja. A z przodu spokojnie jadący Greg Hancock przed Peterem Karlssonem. Jeszcze jedno okrążenie. Musi być bardzo czujny Wuffinden, bo szuka Eversen miejsca do ataku. Jeszcze po szerokiej, jeszcze jedna
próba Iversena, ale obronił się zawodnik gospodarzy, a zatem remisowo kończy się nam ta druga konfrontacja w dzisiejszych zawodach. 3-3 i nadal czteropunktowa przewaga zespołu, a to zwycięzca w tym wyścigu Greg Hancock przed Peterem Carlssonem, Wolfindenem i Iversenem. I mamy czteropunktową przewagę. Oczywiście ze startu pierwszy dwukół. Tutaj Wolfinden nieźle wystartował, szukał po zewnętrznej szczepności. Jednak nie na tyle, nie nabrał tyle szybkości, żeby pewnie sobie życzył. Carlsson przypilnował krawężnika, ustawił się zaraz za Hancockiem. I tutaj mamy sytuację, kiedy właśnie przejeżdża, przejechał po linii. Oczywiście nie przejechał linii, a przejechał po linii dwoma kołami Iversen. Sędzia, podejrzewam, że gdyby zauważył ten moment, byłaby to podstawa już do wykluczenia Iversena. Być może po prostu... Niczego by to nie zmieniło, bo Iversen i tak przyjechał z zerowym kątem. Dokładnie tak. Tutaj sporą walkę i zaangażowanie wykazał Wolfin, który mimo że został wypchnięty dosyć tak agresywnie przez Iversena w pewnym momencie, jednak nie odpuścił i wskoczył przed Iversena w pewnym momencie. No i doprowadził jakby do końca ten wyścig już na tej pozycji, ale to była bardzo ładna walka, która rozegrała się właśnie jakby w tylnej stawce biegu. W pierwszej tutaj był spokój, że się tak wyrażę, i spokojnie prowadził Hancock, Carlsson jego śladem podążał, ale niespecjalnie tam jakoś chyba miał możliwości do ewentualnego atakowania. Był po prostu Hancock tutaj za szybki dla Carlssona. No i przede wszystkim świetnie wykorzystał moment startowy, bo już wchodząc w ten pierwszy łuk widać było, że, tak, że ma Carlssona na plecach. Tak, poza tym oczywiście poprawna jest, tak jak powiedziałeś na początku naszej rozmowy, Hancock doskonale zna też ten tor i wie, które tutaj należy podążać. Dobrze spasowany sprzęt, od razu motocykl prawie przed resztą, wejście w łuk, to też pokazuje, że będzie dzisiaj tutaj bardzo szybko jeździł. No i to jest też na dobrą sprawę, drodzy Państwo, to o czym wspominaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem tej rywalizacji. Zielonogórzanie dobrze czują się na takich przyczepnych torach. Ten tor może tutaj nie jest jakiś ultra przyczepny, ale też jest to jakiś beton. To nie jest na pewno twardy tor. On był wcześniej bardzo lekko zbrodowany, przyciśnięty. Ten start troszkę mocniej trzyma do 30, do tej jakby 30 metrów, tych starych 30 metrów, zaraz po linii startu. A całość jest po prostu taka nasączona, bardzo, nie tak bardzo przybita, jak by się to może mogło wzrokowo wydawać, więc taki średni tor. No i trzeci wyścig, Szobierski, Dobrucki, Davidson i Lindgren pod taśmą startową. Dobre starty w wykonaniu gości, ale odparł ten atak znakomicie Rafał Szobierski i to on objął prowadzenie. Już po pierwszym łuku szybki motocykl Szombierskiego i bardzo dobra, dynamiczna jazda daje zawodnikowi gospodarzy teraz prowadzenie, za jego plecami Iversen i naciskany tam jest, czy wspierany też Iversen przez Dobruckiego, który pilnuje, by nie zrobił im jakiegoś psikusa atakujący z zapleców Davidson. Szombierski na prowadzeniu. Musi być bardzo czujny teraz Rafał Dobrucki, choć ten dystans między nim a Jonasem Davidsonem powiększył się i wszystko na torze już się poukładało. Kolejny wyścig remisowy i pierwsze dziś indywidualne zwycięstwo zawodnika gospodarzy. Wygrywa ten wyścig Rafał Szombierski. Zawodnik, który chwilę nie miał kontaktu z żużlem, z jazdem, z ściganiem się wrócił i w jakim stylu. Bardzo dobra jazda, świetny start, znakomicie tak, wykorzystany ten moment startowy. Natychmiast dokładnie, wtórny startu, bardzo dobry start Szombierskiego, który od razu szuka dla siebie miejsca w pierwszym roku, nie wynosi się za szeroko, zresztą widzi tutaj po zewnętrznej atakującego go już zawodnika, więc szuka dla siebie tej ścieżki najszybszej, ucieka natychmiast rywalą. Tutaj próbował włączać się w walkę Davidson, który atakował Dobruckiego, jednak nie był w stanie tak naprawdę Dobruckiemu zagrozić. Gdzieś tam zrównał się z nim ze dwa razy na proste, jednak Dobrucki o wiele szybszy przejechał koło niego, wjechał w jego tor jazdy i nie pozwolił się przejść. A więc mamy kolejny remis w dzisiejszym meczu, nadal utrzymującą się czteropunktową przewagę zespołu
Zbyszku Miki na plastronie. No i już przed nami czwarty wyścig dzisiejszej konfrontacji. A tu zobaczymy w tym wyścigu Rune Holte. Oto on właśnie na Państwa ekranach. Rune Holta nie startował w półfinale indywidualnych mistrzostw Polski. Narzeka na mocno zbity mięsień udowy. Zrezygnował z treningu reprezentacji Polski na torze w Gorzowie. Ta kontuzja może nie jest groźna, ale jest bardzo dokuczliwa. No tak. Po tym motocykl, który prowadzimy, ma mnóstwo drgań, szarpnięć. Ten motocykl jest, powiedziałbym, narwisty wręcz. Jego trzeba całym ciałem trzymać. Nie tylko rękami, ale właśnie tymi udami. Tutaj trzeba go dociskać, trzeba na nim leżeć. Trochę jak z jazdą na koniu. Trochę tak. To jest, trzeba być zespolonym z tym motocyklem. I właśnie te mięśnie często przenoszą te uderzenia, te drgania, tą siłę. Jeżeli runę doskwiera ból, może to być bardzo problematyczne podczas jazdy. Piotr Protasiewicz w żółtym kasku, Rune Holta w czerwonym. Obok nich ustawiony Patryk Dudek w białym i Borys Miturski w niebieskim kasku. To uczestnicy czwartego dziś wyścigu rywalizacji na częstochowskim torze. Ta córka już pod taśmą, już gotowa. Otrzymał sędzia zawodników pod taśmą. Tam było trochę kontaktu, tak się wydaje, przynajmniej z naszej pozycji, między Protasiewiczem a Holtą. Rozpędzający się Borys Miturski, wzięty w kleszcze Protasiewicz, i Miturski po szerokiej, ale odparł ten atak Piotr Protasiewicz. Miturski nie odpuszcza i teraz kapitalny atak na przeciwległej prostej daje częstochowianinowi pierwsze miejsce. Miturski, mówiłem, zamknięty w kleszczach Protasiewicz. Parą pojechali częstochowianie i to oni są na prowadzeniu. Protasiewicz na pewno tutaj nie zrezygnuje. Kapitalna rywalizacja, świetna walka. Wypchnięty pod bandę Miturski musiał troszeczkę odpuścić i wykorzystał to oczywiście Protasiewicz, awansując na drugie miejsce. A na prowadzeniu niezmiennie Rune Holta. Holta przed atakującym go zaciekle Protasiewiczem. Miturski trzeci, a na czwartym miejscu do mety dojeżdża Patryk Dudek. Przepiękna walka w tym wyścigu i wielkie brawa dla zawodników i jednej, i drugiej drużyny. 4-2 wygrywają gospodarze i zmniejszają ten dystans dzielący oba zespoły. Masz rację, niesamowita walka w tym wyścigu. Mnóstwo zmian pozycji. Protasiewicz, który na początku prowadził, omawiam powtórkę, jest bardzo dobry start Piotra Protasiewicza, który zaraz wychodzi na prowadzenie. Jednak Miturski, rozpędzający się po zewnętrznej, w ogóle nie, no, młody zawodnik, który widać naprawdę tę determinację i odwagę w nim, rozpędzający się po zewnętrznej, suszający motocykl, wchodzi za Piotra Protasiewicza. Natychmiast na drugim łuku zrównuje się z nim, zwycięstwa z tego łuku, wyprzedza go. Za chwilę w tą walkę włącza się Holta, ponieważ Protasiewicz nie oddaje pola, próbuje atakować Miturskiego. Za chwilę wjeżdża pod niego, wypycha go i tak naprawdę efektem kilkukrotnych zmian pozycji to mamy wypchanie Miturskiego na zewnętrzną przez Protasiewicza. Za chwilę Miturski wykorzystuje motocykl i zrówna się znowu z Protasiewiczem. No, mnóstwo tych akcji podczas tego jednego biegu nasączona piękną walką. To widowisko. Efekt końcowy jest taki, że Rune Holta, który na początku był na trzeciej pozycji, ostatecznie wygrał ten wyścig. Protasiewicz przyjechał drugi, a Miturski, który prowadził wyścig, w pewnym momencie spadł w ferworze walki, całego tego zamieszania na trzecią pozycję. Bardzo piękny wyścig. Absolutnie, to jest godne pochwały, że są zawodnicy, ponieważ nie, wiemy, że nie wszyscy się angażują, ale są zawodnicy tacy, którzy potrafią dać swój silnik, którzy potrafią pomóc zawodnikowi, poświęcić swój czas. I bardzo cenne jest to dla tego młodego zawodnika, który nabiera dopiero doświadczenia. W zasadzie można dać mu gotowe rozwiązania, które jednym rzutem oka, czy powiedzmy jedną szybką analizą przez doświadczonego zawodnika, można dać go gotowe wnioski i gotowy przepis młodemu zawodnikowi, który czasami nie jest w stanie do nich dojść, czasami trwa to bardzo długo. Chociażby taki silnik, który jest już dopracowany, który już jest odpowiednio przygotowany, doregulowany, na którym już zawodnik wygrywał, podstawiany jest młodemu zawodnikowi i z informacją: proszę założyć na zębatkę taką, proszę zapon ustawić taki i masz się dobrze trzymać tego motocykla. To jest coś nieocenionego dla takiego młodego zawodnika,
kiedy on tego jeszcze do końca nie rozumie, nie potrafi sobie sam tego ustawić. Jonas Davidson po kontuzji kości jarzmowej. No, zobaczymy, jaka to jest dyspozycja. Warto pamiętać, że Jonas to był najlepszy zawodnik włókniarza w spotkaniu wyjazdowym w Zielonej Górze. Tam 17 oczek wywalczonych przez niego, a więc prawie połowa tego, co włókniarz wywalczył. Jonas Davidson w kasku niebieskim, obok niego Greg Hancock, żółty, Rafał Sobierski w czerwonym, dwie trójki stoją na siebie, obok siebie na torze, no i Niels Christian Iversen tuż przy płocie ustawiony i już praktycznie gotów do startu. To są ci, którzy ścigać się będą w piątym wyścigu. Emocji w czwartym nie brakowało, a więc miejmy nadzieję, że z każdym wyścigiem tych emocji, takich pozytywnych, będzie coraz więcej. Taśma w górę i świetny start właśnie Jonasa Davidsona. On na prowadzeniu, ale tuż za jego plecami już wisi Greg Hancock. Tam także atakujący Hancock wzięli w kleszcze teraz Davidsona, przycina do krawężnika Jonas Davidson, szybki jest, bardzo szybki Iversen, ależ się to nam tasuje na tym torze. Jonas Davidson musi otwierać te ataki, a zielonogórzanie już na prowadzeniu w duecie, ależ się to tasuje, spada na czwarte miejsce w tym wyścigu Jonas Davidson. Spojrzał teraz na partnera Greg Hancock. Zostało im jeszcze niewiele ponad pół okrążenia. Jeszcze spróbuje Rafał Sząbierski, choć zadanie ma piekielnie trudne. Napędził się po szerokiej. Sząbierski, czy wytrze te punkty? Nie udało się. Walka przepiękna do samego końca, ale podwójnie wygrywają goście. Rewelacyjny wyścig, kolejny piękny wyścig, sporo walki, to co mówiliśmy na początku o torze, który pozwala na tą walkę, można atakować wszędzie, po zewnętrznej, po wewnętrznej, można śmiało ryzykować, wchodzić bardzo głęboko, bardzo szybko napędzonym, nie ma niebezpieczeństwa, że ten motocykl wyrwie się na jakiejś kolejnie, że nagle powiedzie nas za daleko kilka metrów. Mamy powtórkę startu, no mnóstwo akcji, mnóstwo pięknych pojedynków, które obserwowaliśmy. Tutaj Greg Hancock, który przegrał start, został w tym momencie przyciśnięty do krawężnika, natychmiast szuka swojego rozwiązania, szuka miejsca dla siebie i kolejna jazda, kolejne ataki na zawodnika częstochowy, zarówno tutaj po zewnętrznej, jak i po wewnętrznej. W pewnym momencie jednak zawodnik częstochowski ulegnie już coraz mocniej atakowany, coraz bardziej zdecydowanie, sporo zamieszania na torze, powoduje to, że no i teraz piękny atak, znowu przeskoczenie, no naprawdę tylko oglądasz ten wyścig i można go chyba traktować jako szkoleniowy dla młodych zawodników. Ile można zamieszania, ile można pięknych ataków przeprowadzić podczas jednego biegu. Jens Christian Iversen, zwycięzca Rune Holta, wyjeżdżający już na tor do szóstego wyścigu, ale mieliśmy naprawdę przepiękną walkę w tych dwóch wyścigach, czwartym i piątym. Znakomitą rywalizację, no i to co powiedziałeś, Robert, dowód na to, że na tym torze można się fantastycznie ścigać. Ale absolutnie, to jest właśnie przykład to przygotowanego toru, który pozwala na piękny żużel, który pozwala dać ludziom satysfakcję, kibicom dać emocje. I zawodnik, który, proszę zobaczyć w poszczególnych wyścigach, co się dzieje, zawodnicy nie boją się podjechać pod samo urodzenie, na pełnej prędkości, nie boją się wejść w sam krawężnik, przyciąć ze środka łuków, czy wynieść się nagle, wypychają się nawzajem i wszystko dzieje się w miarę w bezpieczny sposób. To powoduje właśnie to, że panuje na tym motocyklu, nie ma niespodzianek na torze. I chciałoby się, żeby również w przyszłości wiele klubów w tym kierunku szło z przygotowaniem toru. Niech on będzie bardzo twardy, albo niech on będzie bardzo przyczepny, ale żeby on był taki sam na całej szerokości, żeby nie wyrywał się, żeby był po prostu do pięknego żużla. Rafał Dobrucki, kask żółty, Borys Midurski, niebieski, Lindgren w kasku białym i Rune Holta w kasku czerwonym. To ci, którzy teraz ścigać się będą na częstochowskim torze. Oby znów było tak emocjonujące, jak choćby przed momentem. Świetny start Rune Holty, ale tak jest, wystarczyło tej szybkości, żeby założyć się na Rafała Dobruckiego i Rune Holta mknie na pierwszym miejscu, a duet zielonogórski za jego plecami. Ta
bardzo daleko tym razem został z tyłu Borys Miturski. On w tym wyścigu już liczyć się nie będzie, ale także i Rune Holta tutaj już ma sporą przewagę nad rywalami. I w zasadzie można powiedzieć, że wszystko co najważniejsze w szóstej gonitwie, w szóstym wyścigu już się wydarzyło, bo Rune Holta jedzie tak, jakby chciał pobić rekord częstochowskiego toru. Tak ogromny dystans dzieli Holtę od Dobruckiego i Lindgrena. Borys Miturski na szarym końcu, a więc remisowo z całą pewnością będzie w szóstym wyścigu dzisiejszych zawodach. Rune Holta pewnie wygrywa. Świetny start tym razem z czwartego pola. No i tak jak patrzę na to, co się działo dotychczas, to wygrywać można i z czwartego, i z pierwszego, i z drugiego pola. Praktycznie z każdego pola da się dziś wygrać. Rune Holta przed Rafałem Dobruckim, Fredrikiem Lindgrenem i Borysem Miturskim. Myślę, że to leży bardziej w zawodnikach. Zależy, kto startuje z którego pola, to pole wygrywa. Mamy powtórkę startu. Bardzo dobry start z Rune Holty, który do końca wypuszcza motocykl. Wręcz prostym motocyklem wjeżdża w łuk, próbując po szerokiej wyprzedzić parę zielonogórzan. Udaje mu się to, nabiera bardzo szybko prędkości po tej bardziej nasypanej części toru. Tam widać, ile tej szprycy idzie stopniowo koła. Tam jest więcej tego materiału. To koło na obrotach, które wchodzi na tę zewnętrzną część toru. Ono po prostu przyczepia się bardziej w ten miękki materiał i dostaje ten motocykl prędkości. Czyli ta moc silnika, krótko mówiąc, przekłada się natychmiast na szybkość motocykla. I to było widać. Potem swobodne prowadzenie przez Rune Holta motocykle powoduje odjechanie od reszty stawki. Bezproblemowo Rune wygrywa ten wyścig. Dwukrotny indywidualny mistrz Polski jak na razie nie znalazł tutaj pogromcy. Bardzo pewnie wygrał oba wyścigi, no szczególnie tym, którego niż oglądaliśmy przed momentem. Absolutnie poza zasięgiem. Ma sprawę teraz w przodu przede wszystkim zawodników. Także to pokazuje jego formę. Zresztą tą Grand Prix pokazywał ostatnio. Rune Holta zaczyna się coraz bardziej liczyć właśnie w tych rozgrywkach światowych i widać, coś poprawił. Być może forma, być może znalazł jakieś rozwiązania w sprzęcie, które powodują, że jeździ jeszcze szybciej. I to dzisiaj tutaj widać na tym torze. Już za moment oglądać będziemy siódmy wyścig dzisiejszych zawodów. Rune Holta, 56 dotychczas zdobytych punktów w Grand Prix. Szóste miejsce w klasyfikacji generalnej. A my popatrzmy na tych, którzy teraz się będą ścigać. Rywalizacja Petera Karlssona i Piotra Protasiewicza oraz Luisa Brugera i Łukasza Suchki, który dostał, tak jak zresztą zapowiadał w rozmowie na naszej antenie, szansę od trenera Piotra Żyty. Jak się zrobiło komplet punktów w swoim pierwszym starcie, można spróbować jeszcze raz, czemu nie? Ale Łukasz Suchka również pokazał dobrą jazdę, szybką jazdę, więc jeżeli jest taka okazja, to trener to wykorzystuje i daje szansę temu zawodnikowi, tym bardziej, że może stworzyć punktów w swojej drużynie. Prezes włókniarza, mobilizujący swoich zawodników, stojący wśród nich, jak zwykle zresztą. Tak, zawsze prezes włókniarza obecny jest tutaj przy zawodnikach w kartingu. Zresztą prezesi, większość prezesów tak woli. Karlsson, Protasiewicz, Bridger i Suwka. Świetny start Piotra Protasiewicza, ale i Łukasz Suwka tam po szerokiej spróbował. Przepchnął teraz obok niego Luis Bridger, ale w pierwszej pozycji broni Piotr Protasiewicz. Pepe na prowadzeniu, za jego plecami Peter Karlsson i jadący obok niego Luis Bridger. Motocykl Bridgera, opanował go jednak bardzo szybko Łukasz Suwka na ostatnim miejscu. A Piotr Protasiewicz z powiększającą się systematycznie przewagą nad częstochowską parą, a więc szykuje nam się czwarty remisowy wyścig w dzisiejszych zawodach. Protasiewicz spokojnie, pewnie prowadzony przez tego bardzo doświadczonego zawodnika motocykl. Mistrz świata juniorów sprzed 14 lat wygrywa siódmy wyścig dzisiejszych zawodów remisowo
i nadal oczywiście z utrzymującą się 6-punktową przewagą drużyny gości. Protasiewicz, Carlson, Bridger i Sówka to kolejność na mecie w 7 biegu. Tak, bardzo wyrównany pojedynek. Mimo wszystko cały czas są te remisy, cały czas wymieniają się tutaj pozycjami, jednak wynik jest cały czas jakby do przełożenia na prawą czy na lewą stronę, czy na lewą korzyść. Ta powtórka startu, która pokazuje, że Protasiewicz coraz lepiej dopasowany do tej nawierzchni. Już nie było takich błędów jak wcześniej. No, nie miał problemów z utrzymaniem prowadzenia. W tej chwili znalazł sobie ścieżkę na bardzo szerokiej części toru, tam gdzie było najwięcej tego materiału. Tutaj jest taki mały problem, wystąpił z prowadzeniem motocykla Bridgera, który w pewnym momencie ledwo opanował ten motocykl i tak naprawdę, gdyby go nie zdołał opanować, jechałby w Carsona. Czy to Rafał Dobrucki, który tu był z tyłu? A tutaj wracając do tego, oczywiście on wiedział, że Rafał Dobrucki był z tyłu. Przecież doskonale to widział i tak jak ja powiedziałem na początku, wskazałem, że troszkę bardziej tutaj wygląda na, powiedzmy, nieostrożność Rafała niż na ewidentne zagranie Rune Holty. Jednak ta wina jest taka, ta sytuacja jest troszkę dwuznaczna. I dobrze, że sędzia podjął decyzję o tym, że mogą jechać obydwoje. No miejmy nadzieję, że już teraz bez niespodzianek, bez kłopotów. Przypomnijmy, Rune Holta i Rafał Sząbierski w czerwonym i niebieskim kasku odpowiednio, a ich rywale to Nils Christian Iversen w kasku białym i Rafał Dobrucki w żółtym kasku pod samym płotem za chwilę ustawi swój motocykl. Na pewno teraz zawodnicy Rune Holta i Rafał Dobrucki troszeczkę większą uwagę będą na siebie zwracać zaraz po starcie. Zresztą rewelacyjne starty Rune Holty no być może nie pozwolą Rafałowi w ogóle na nawiązanie walki zaraz po starcie, chyba że Rafał wystrzeli jak z katapulty i to znowu on podyktuje tor jazdy Holcie. Czas oczywiście na znalezienie tej idealnej ścieżki, tego miejsca startowego, z którego najłatwiej będzie wystrzelić spod taśmy, która się podniesie. Tak, każdy z tych żużlowców marzy o tym, by mieć, że tak powiem, start rakietowy, by był efekt jakby naciągniętej procy i puszczenia go z jakiejś potężnej gumy, by było maksymalnie szybko, maksymalnym przyspieszeniem. Stąd te prace torowe, szukanie największego miejsca, szukanie miejsca, gdzie koło się najbardziej zaczepi do toru i będzie ten taki strzał do przodu i bardzo szybkie przyspieszenie. Rafał Sząbierski i Rune Holta kontra Nils Christian Iversen i Rafał Dobrucki. Taśma poszła w górę. Szybki start. No i tym razem Rafał Dobrucki błyskawicznie przyciął do krawężnika, ale Rune Holta jak no niczym TGV przemknął obok Dobruckiego. I teraz to Holta na prowadzeniu, Sząbierski trzeci, a Nils Christian Iversen na miejscu drugim próbuje tam jeszcze Rafał Dobrucki swych sił, by dołączyć do kolegi z zespołu. Holta na prowadzeniu, Dobrucki czwarte, ale znów kapitalne ściganie, jeśli chodzi o drugie, trzecie i czwarte miejsce w tym wyścigu, bo Rune Holta wydaje się być poza zasięgiem tych zawodników, którzy są na torze. Rafał Sząbierski teraz szeroko szuka swojej ścieżki. Szuka tam napędu. Zostało jeszcze nieco ponad pół okrążenia Sząbierski, ale bardzo szybki jest Iversen. Wystarczyło tej szybkości, by obronić drugie miejsce. Jeszcze jedno przycięcie i Sząbierski o pół koła. Ależ przepiękna walka do końca i podwójne zwycięstwo w tym wyścigu zespołu gospodarzy. Rewelacyjny pojedynek, kolejny wyścig, który pokazuje, jak się powinno jeździć na żużlu, który pokazuje piękną determinację, walkę i nieoddawanie pola do ostatnich metrów. Powtórka, tu jest przycięcie Sząbierskiego, który prostuje motocykl wiele wcześniej. Wydaje mi się, że to było dosłownie o błysk, których o pół koła. Tak. Nie ma wątpliwości. Tak. Oczywiście Sząbierski tutaj był pierwszy. Sząbierski wygrał ten pojedynek w tym momencie z Iversenem. Cóż, Holta, przede wszystkim na początku powiedzmy dwa słowa Holcie. Zaraz po starcie, kiedy Holta został bardzo szeroko z tyłu zakopany, prostuje motocykl. Tutaj Rafał Dobrucki, nauczony przed chwilką sytuacją, natychmiast widząc Holtę prawie na równi z sobą, przycina do krawężnika, już nie pozwala się tam gdzieś tam wozić szeroko, ale Holta i Rafał Dobrucki szuka zaraz miejsca przy krawężniku, prawie w pewnym momencie miał ochotę nawet wyjść na prowadzenie. Jednak Holta jeszcze mocniej przycina motocykl,
i w zasadzie całą trójkę wyprzedza na jednej prostej. To niesamowite przyspieszenie, niesamowicie szybki sprzęt i kontrolowanie sytuacji. W tym momencie Rune Holta wychodzi praktycznie na prowadzenie. Nie chciał tutaj wjechać Chrząbierskiego, bo swobodnie mógł jeszcze wypchnąć Chrząbierskiego. Ale to jest wiadomo jego kolega z pary, więc uważał na niego wręcz przyczekał. No i piękna walka później Chrząbierskiego z Iversenem. Ostatnie metry, kiedy Chrząbierski był naciskany nawet przez Dobruckiego, był w stanie się rozpędzić i na tyle przygotować ten atak, by na ostatnich metrach uprzedzić Iversena i zrobił to naprawdę w pięknym stylu. Przepiękna rywalizacja, przepiękna walka, kolejny świetny wyścig w tym spotkaniu. Tai Wuffinden za Borysa Miturskiego w 12 biegu dzisiejszych zawodów. A więc Patryk Dudek, Tai Wuffinden, Greg Hancock i raz jeszcze jadący Rafał Chrząbierski, a więc chwileczkę poczekamy na start. Tak, będzie przerwa regulaminowa. Zawodnik musi złapać oddech, sprzęt trzeba szybko przygotować, trzeba zmienić koło, oponę, trzeba schłodzić sprzęgło, być może filtr, który podczas jazdy w szprycy, podczas walki między zawodnikami został zaklejony tym materiałem z toru, bo wiadomo, tam jest potężne zasysanie podczas tych obrotów silnika, zasysanie powietrza do tego silnika, więc taki motocykl był w pełni sprawny i dysponował pełnymi parametrami. W następnym wyścigu trzeba założyć natychmiast nowy filtr, który będzie tą przepustowość powietrza miał odpowiednią. Te wszystkie prace wymagają zaangażowania czasami dwóch, trzech osób, by to bardzo szybko zrobić, by zawodnik w międzyczasie oddychając, jakby odpoczywając, mógł zaraz siedzieć na motocykli i wygrywać kolejne biegi. Posłuchajmy, co o tym spotkaniu sądzi prezes gospodarzy. Marian Maślanka, prezes Włókniarza. Panie prezesie, Rafał Chrząbierski to taki transferowy strzał w dziesiątkę, jeśli idzie o Włókniarz przed tym sezonem. Tak, to na pewno był i ciągle, jak widać, jest jeden z największych talentów w polskim żużlu. Różnie się jego losy układały. My postanowiliśmy dać mu szansę, spróbować go reaktywować. Jak widać, reaktywacja się udała. Bardzo się cieszę, że wraca do żużla, a myślę, że i do normalnego życia cywilnego, rodzinnego, bo to dla nas też bardzo ważne, także dobrze jest. Ale czasami jest taki frywolny, a to główką skinie podczas jazdy, a to zamacha rączką. Masz taki swój charakter, ma swój urok i z tym go trzeba brać. Natomiast będziemy nad tym pracować, bo mecze nas czekają ciężkie, aby te manifestacje radości jednak uprawiał po zakończonym wyścigu. Najprawdopodobniej mecze opozycji 7-8 z Polonią Bydgoszcz mimo wszystko. Jak wróci tam Sajfudinow, może być ciężko. Będzie ciężko. My po raz pierwszy się jedziemy w takim optymalnym składzie. Jeszcze nie wszystko wychodzi. Dużo błędów. Mamy dobre starty. Tracimy pozycję na punkcie. Walczymy do końca i zapewniam wszystkich, że Częstowa do końca będzie walczyć o Ekstraligę. Optymistyczny prezes Marian Maślanka. Dziękujemy. Dziękuję. Pewnie częstochowianom byłoby dzisiaj nieco łatwiej, gdyby Jonas Dawidson był w dobrej formie, w dobrej dyspozycji, a na razie 0 punktów. No 0, ale też inni przejmują być może tą rolę i walczą. Robiąc tutaj, sprawiając kibicom wielką radość, oczywiście poza wynikiem, który pewnie mógł być lepszy dla gospodarzy, to jednak widowisko jest wyśmienite, piękne wyścigi. No tak to wygląda, że nie zawsze wszystkim się udaje, nie zawsze wszystkim wychodzą mecze. Czasami są lepsze i gorsze okresy. Włókniarz Częstochowa też przed tym sezonem, można powiedzieć, no spisywany był na straty. Było widać, że to takie było jakby ostatnie składanie tego zespołu, można powiedzieć, na prędce. I rzeczywiście ten sezon nie wygląda rewelacyjnie w wykonaniu Włókniarza, jednak cały czas mają otwartą jakby drogę i w walce o utrzymanie. Tak jak powiedział prezes, będzie ciężko, ale wcale to nie musi oznaczać dla nich, że to będzie dla nich przegrana. No oczywiście uśmiech na mojej twarzy wywołał komentarz do Rafała Chrząbierskiego, że będą nad nim pracować, by swoje oznaki radości nie demonstrował podczas wygrywanych wyścigów, tylko po meczu. Oczywiście jest to sympatyczne, że zawodnik czuje się taki zmotywowany i tak radośnie przeżywa każdą swoją wygraną. No, pewnie będzie ciężko prezesowi wytłumaczyć podczas biegu Rafałowi, by nie machał do kibiców. Nawet po biegu też będzie ciężko. Też będzie ciężko. Para gości już pod taśmą startową. Pierwszy zameldował się Greg Hancock. Dołączył do niego natychmiast także i Patryk Dudek. Jest już Tai Wuffinden. No i czekamy tylko na Rafała Chrząbierskiego. Niego tylko brakuje pod taśmą, ale zostało mu jeszcze 60 sekund. Tak więc bez nerwów. Wyjechał i wie, że musi się spieszyć. Zawsze podczas takich sytuacji są ludzie, którzy stoją ze stoperem, kontrolują te 2 minuty, które włącza sędzia.
i informują zawodnika, minuta, 40 sekund i zawodnik wie, co ma robić. 30 sekund to już wie, że musi jechać prosto, nawet przez murawę pod taśmę, aby ustawić się i nie spłucić o te 2-3 sekundy do wyłączenia licznika, bo w tym momencie jest wykluczony. Rafał Żumbierski też już pod taśmą, Dudek i Wolfinden znaleźli już swoje ścieżki, bo jeszcze na moment odjechali spod taśmy. Tak, tak. Zawodnicy czasami potrafią przygotować sobie na wierzchnię i nawet zawrócić, jak jest często gorąco, parują okulary. I wtedy taki nawet kilka metrów motocyklem, takie kółeczko powoduje odparowanie tych okularów. Wiadomo, że to ułatwia start. Dzisiaj te warunki nie są takie złe. No chyba tak to też przestało padać, albo jeśli pada, to taka bardzo drobna mrzaweczka. Delikatnie mrzy teraz, tak. A więc przypomnijmy, 12 bieg, Dudek, Wolfinden, Hancock i Żumbierski. Świetny start w tym wyścigu Dudka. Dołączy do niego Greg Hancock, przemknął obok swojego kolegi z drużyny, bo wie, że jest Rafał Żumbierski, który na dystansie jest bardzo szybki. Ale na razie Dudek z Hancockiem radzą sobie znakomicie. Rafał Żumbierski teraz też przemknął obok juniora zielonogórskiego i na czele mamy Grega Hancocka, za jego plecami natomiast Rafała Żumbierskiego. Taju Wolfinden w tym wyścigu bardzo daleko już z tyłu. No i wydaje się, że wszystko na półtora okrążenia przed końcem poukładało się już po myśli gości. Rafał Żumbierski jeszcze próbuje, jeszcze atakuje, ale Greg Hancock po pierwsze jest szybki, a po drugie bardzo dobrze skoncentrowany i wie, że tego prowadzenia już w tym wyścigu nie odda. Greg Hancock przed Rafałem Żumbierskim. Jeśli Żumbierski chciał dwucyfrówki, jeśli chodzi o własną zdobyć, to właśnie do niej dojechał. Ma 10 oczek na swoim koncie. No ale Greg Hancock sprawił, że kibice zielonogórscy mają znów powody do radości. 39-33 prowadzą mistrzowie Polski. To już w tym momencie oznacza, że mają ten punkt bonusowy na swoim koncie. Rewelacyjny start Zielonogórzan. Zarówno Dudek, jak i Hancock natychmiast wychodzą na prowadzenie, wchodzą w dwóch piersi. Tutaj Żumbierski szuka ścieżki pozewnętrznej. No, piękna jazda tego zawodnika. Naprawdę niesamowita jazda. Bardzo szybki Dudek, którego podniosą motocykl z wyjścia, ale opanował go. Henko, który no, wręcz takim ojcowskim gestem patrzy na Dudka, co się tam z nim dzieje, czy jest w stanie mu jakby sprostać, by koło niego jechać. Widać było tą opiekę. Długo czekał na Dudka, jednak rozpędzający się Żumbierski cały czas naciskał Dudka. Był w stanie rozpędzić się na tyle mocno, by oprzeć prawie koła o zewnętrzną część bandy i wyprzedzić Dudka na pierwszym łuku, ale tam było bardzo, bardzo ciasno. No już nie był w stanie dogonić Hancocka, który widział tę sytuację, widział, że zbliża się do niego Żumbierski i już zaczął jechać tym najszybszym torem jazdy, nie pozwalał sobie na zbytnie zbliżanie się Żumbierskiego do siebie. Rune Holta za Jonasa Davidsona. A więc Holta wespół z Peterem Carlsonem, to para gospodarzy. Oczywiście, że to zmiana taktyczna, bo 6 punktów przewagi wypracowali sobie goście, a rywalizować z nimi będą Fredrik Lindgren i Piotr Protasiewicz znów, więc na pewno nie będzie tutaj gospodarzom łatwo podwójną wygrać. Nie będzie już w poprzednich wyścigach, że ci zawodnicy potrafią dobrze jeździć. Piotr Protasiewicz potrafi tutaj naprawdę skutecznie wyprzedzać i też jest szybki. 8 punktów w 3 startach to mówi wiele. Oczywiście, że tak. Jeszcze przed nim przynajmniej 2 starty, a na pewno 2 starty, więc zobaczymy, jaka ta zdobycz będzie ostatecznie. W każdym razie już pokazał ładną jazdę, ale też ma tutaj zawodników, bo ma Petera Carlsona, który też potrafi ciekawie jeździć, bardzo skutecznie jeździć. Także wydaje mi się, że będzie ciekawy wyścig. Rune Holta, Fredrik Lindgren, Peter Carlsson i Piotr Protasiewicz. No, Rune Holta oczywiście w swoim stylu, jak zakładam, pojedzie prosto tutaj zaraz po starcie. Może być gorąco, dlatego że jego wypuszczanie takie notoryczne motocykla, które rzeczywiście dodają kopa i przyspiesza ten motocykl wręcz do pewnych granic składania tego motocykla. On do końca, ile może, jedzie tym prostym motocyklem, tym samym robiąc sporo zamieszania w wejściu w
Jeszcze tli się nadzieja na dobry wynik dla gospodarzy, no ale rzeczywiście będzie trudno o zwycięstwo. Częstochowian, to Zielonogórzanie są na dobrej drodze, by wygrać tu po raz trzeci w historii swoich startów. Świetny start, znakomicie wyszedł spod taśmy Rune Holta, ale został natomiast Peter Karlsson i jest remisowo na torze. Prawie na mecie, nie remis, nie, jednak remisowo, ale Karlsson i Lindgren walczą tam o trzecie miejsce. Rune Holta i Piotr Protasiewicz. Protasiewicz przytnie do krawężnika Rune Holta. Pięknie stasowali się na torze. No i tak szuka Piotr Protasiewicz swojego miejsca na torze, swojej ścieżki, ale Rune Holta szybki na prostej. Nie pozwolił się tutaj objechać. Holta i Protasiewicz. Kapitalna walka tej dwójki zawodników. Na ostatnim miejscu Peter Karlsson. Jeszcze pół okrążenia zostało Protasiewiczowi. Nie zrezygnuje Zielonogórzanin do końca. Kapitan Falubazu czy Holta o no, błysk szprychy. Niesamowita walka. Po raz kolejny niesamowita walka. Piękna jazda Piotra Protasiewicza, jak i również Rune Holty. A Protasiewicz... Napędzony jazdą. Chyba nie do końca przeliczył te okrążenia. Mamy powtórkę. No. Bardzo blisko. To obłysk szprychy. Tak, jeżeli Holta, to obłysk szprychy. Bardzo blisko razem koło siebie. Niesamowicie szybki Holta. Musiał się bronić do ostatnich metrów dzisiaj. Przed Piotrem Protasiewiczem. Widzieli tym przed chwilą te niesamowite ataki Piotra Protasiewicza. Powtórka startu. Holta z pierwszego toru. Wygrany start. Ja tam przypinęło to krawężnika. Przed krawężnik, ale bardzo dobry start również Piotra Protasiewicza, który szuka przyczepności pozewnętrznej. Od razu w pierwszym ruchu stara się napędzić po tym nasypanej części toru. I goni cały czas Holtę. To po wewnętrznej, to po zewnętrznej. To wjeżdża bardzo szeroko, opierając się prawie tym kołem o ogrodzenie. Tam, gdzie jest tak wręcz nasypane, aż oparte o pionową tą część bandy, ta nawierzchnia, to przycina do samego krawężnika i wjeżdża w tym momencie. Nie widzieliśmy dalej. To wjeżdża pod zawodnika, oczywiście kontruje Holta natychmiast, zrównując się na prostej z Piotrem Protasiewiczem, znowu go wyprzedzając, więc mnóstwo ciekawych sytuacji. Kolejny wyścig, tak naprawdę pokazowy wyścig, który powinien być chyba takim przykładem dla młodych adeptów żużla, by tak jeździć właśnie jak dzisiaj ci zawodnicy. Hancock i Protasiewicz po 10 punktów, Dobrucki 6, 5 punktów Lindgrena, 4 Iversena. Każdy z zawodników tu swoją cegiełkę dołożył do tego faktu prowadzenia. To nie jest jeszcze wygrana, ale z każdym wyścigiem coraz bliżej, z każdym biegiem coraz bliżej Zielonogórzanie trzeciego w historii zwycięstwa na częstochowskim torze. Rune Holta na razie bezkonkurencyjny, choć tu na pewno w tym ostatnim wyścigu najbliżej był Protasiewicz. Łatwo nie było. Tego, by zabrać mu jeden punkt. Sząbierski 10 punktów w 5 startach. Karlsson 6. No i potem ci, którzy nie dostarczyli dziś tylu punktów, ilu można by się spodziewać, szczególnie po Davidsonie. Zamrugało pomarańczowe światło w parkingu. To oznacza, że sędzia Leszek Dębski zaczął odmierzać czas. 2 minuty, już minut. Są odliczone. Dokładnie minuta 47,6 w tej chwili. No nie będziemy im odliczać. Nie będziemy, nie, ale zawodnicy oczywiście wiedzą to, wjeżdżają na tor, już wszyscy będą się spieszyć do taśmy. Aby rozegrać te dwa ostatnie dziś wyścigi, te dwa ostatnie biegi. 4 punktów potrzebuje drużyna z Zielonej Góry w tych 2 startach, by zgarnąć wygraną na częstochowskim torze. I wygląda na to, że jest w stanie zrobić. Jest w stanie, aczkolwiek to jest sport, poczekajmy, dlatego że to jest sport, któremu towarzyszą różne sytuacje, chociażby defekty, które potrafią nieraz przewrócić wynik, czy jakby prawie pewny wynik wyścigu w nieoczekiwanym momencie. Oczywistym jest, że nie możemy go
gospodarzom odbierać nadziei. 2-5-1. Nadzieja umiera ostatnia, tak. Także tam, pamiętajmy. 2-5-1 sprawią, że to gospodarze wyjdą z tej konfrontacji zwycięsko. My przypomnijmy sobie zatem, kto pojedzie w tym 14 biegu. Rafał Dobrucki, Peter Karlsson, Lindgren i Bridger. To czwórka zawodników, którzy rywalizować będą na torze. Tam trener Piotr Żyto już pokazywałby. Rafał Dobrucki podjechał pod taśmę, co też skwapliwie jego podopieczny zrobił. Nie ma co przyciągać, panowie. Jedziemy! Świetny start Dobruckiego tym razem, który wepchnął się tam przed Petera Karlssona, uniemożliwiając mu objęcie prowadzenia. Pierwsze miejsce teraz Dobrucki i Karlsson. O trzecie Bridger i Lindgren. Potasowało się to troszeczkę na torze. Karlsson próbuje odebrać to prowadzenie, a tymczasem to Lindgren jest teraz na dobrej drodze, by zająć drugie miejsce w tym wyścigu. By Zielonogórzanie już byli pewni swego po zakończeniu tej rywalizacji. Dobrucki i Lindgren obok niego. Podwójne prowadzenie Zielonogórzan. Peter Karlsson na miejscu trzecim, Louis Bridger na miejscu czwartym. To jest ostatni wiraż w tym wyścigu i Rafał Dobrucki pieczętuje sukces zespołu zielonogórskiego. Mistrzowie Polski już w tej chwili prowadzą 47-37 i mają wygraną w kieszeni. Tak, mamy sytuację komfortową w tym momencie. Wyścig dosyć spokojny, chociaż Karlsson tutaj walczył długo z Lindgrenem o pozycję drugą. Nawet próbował tam Rafałowi Dobruckiemu w pewnym momencie zagraszać. Tu o dobry start Rafała, który natychmiast wjeżdża w tor jazdy Petera Karlssona. W zasadzie przejeżdża przed nim wejście w łuk i przepychanka między Lindgrenem a Karlssonem. Bardzo mocna, cały czas razem ci zawodnicy. I potem właśnie podczas części fazy wyścigu tak to wyglądało, że zawodnik Lindgren z Karlssonem cały czas walczyli o swoją pozycję. Karlsson nawet, tak jak powiedziałem, w pewnym momencie próbował zagrozić Dobruckiemu, jednak Dobrucki pilnował tej pozycji. No ale Lindgren rozpędzający się po zewnętrznej był w stanie przeskoczyć za chwilę Karlssona, co też za chwilę pewnie zobaczymy. Wjeżdża w tego tor jazdy zaraz przy krawężniku, już nie pozwala Karlssonowi na rozpędzanie się. Takie jego typowe rozpędzanie się właśnie przy krawężniku i zespół Falubasu przywodzi 5-1. Tak, patrzę w program, patrzę na punkty. Jeden punkt Bridgera, jeden punkt Miturskiego, bez punktów Davidson. Dziś ta siła gospodarzy oparta na dwóch zawodnikach, Rune Holcie i Rafale Sząbierskim, no to zdecydowanie za mało, by marzyć o wygranej z drużyną mistrza Polski. No za mało, tak jak powiedzieliśmy, zespół Włókniarza. Sporony był tak dosyć specyficznej sytuacji. Długo było słychać perturbacje. Słychać było perturbacji właśnie na początku sezonu. Jednak został złożony, wystartował, bo nawet i takie teorie się pojawiały, że być może w ogóle się wycofa z Ekstraligi. Więc okazało się to wszystko nieprawdą. Okazało się, że jednak startują, są w stanie się pozbierać. Te transfery też widać nie są transferami jakimiś takimi okupionymi potężnymi kosztami. Są to transfery bardziej na zasadzie szukania talentów, szukania takich strzałów, który na przykład okazał się Sząbierski. No tak, no, Holcie trudno powiedzieć, że to szukanie... Holta, wiadomo, że zawodnik... Wiadomo, że potrzebny był lider tej drużynie. Trzeba jakiegoś lidera, bezwzględnie, absolutnie, ale cała reszta to są takie... To jest taka próba znalezienia zawodników, którzy nagle otworzą jakby skrzydła i zaczną dobrze jechać, naprawdę dobrze. Kibice Mistrzów Polski mają swoje powody do radości, do zadowolenia. Spora grupa przyjechała do Częstochowy, by wspierać swój zespół i dziś jakby w odstępie dwóch dni to są dwa takie wyraźne promyki szczęścia dla kibiców Zielonej Góry. Rune Holta po raz kolejny świetny start i Norweg z polskim paszportem na prowadzeniu, za nim Greg Hancock, potem Piotr Protasiewicz,
napędzający się po szerokiej i Rafał Sząbierski. No ale proszę, kapitalny atak Henkoka i teraz to on jest pierwszy, a Protasiewicz w tym biegu nie powiedział jeszcze z całą pewnością ostatniego słowa. René Holta szeroko, a Greg Henkok blisko pilnujący krawężnika. Holta nie tyle może atakować, co musiał próbować odpierać ataki Protasiewicza. René Holta jeszcze ciągle na drugim miejscu. Greg Henkok na prowadzeniu i zostało jeszcze jedno okrążenie. Nie będzie kompletu punktów w przypadku René Holty, bo tutaj za szybki dla niego jest Greg Henkok, a Piotr Protasiewicz przyjedzie na trzecim miejscu w tym wyścigu. Greg Henkok wygrywa ostatni bieg dzisiejszych zawodów. 4-2 wygrywają goście. No i ostatecznie 51-39 wygrywają całe spotkanie. A poddenerwowany Holta, było widać gest taki jego nerwowości, kiedy przekracza metę na drugiej pozycji. Chyba był pewien, że będzie w stanie jednak dzisiaj tutaj zrobić komplet przy tej swojej prędkości, jaką dysponował. No jednak Greg Henkok udowodnił, że jest od niego szybszy, zrobił to bardzo w łatwym stylu. Mamy powtórkę startu, oczywiście bardzo dobry start Holty, który zamyka Henkoka zaraz przy krawężniku. Tutaj rozpędzający się Protasiewicz, długo próbujący dogonić stawkę i mamy aż motocykl na tyle szybki, że aż wejście w układ, motocykl jeszcze z prostej próbuje iść do góry, ale Henkok bardzo konsekwentnie, proszę zobaczyć, jak tylnie koło ustawia zaraz przy kredzie. Wskakuje Holcie, który kompletnie zaskoczony tym atakiem. Nie spodziewał się, że Henkok będzie na tyle szybki, wytrącony w pewnej równowagi. Zaczyna być atakowany przez Protasiewicza, który rozpędza się po zewnętrznej. Jest taki moment, kiedy prawie zrównuje się z Holtą na prostej, jednak Holta jest szybszy od niego. No i Holta tak naprawdę musiał się bronić już w końcowej fazie wyścigu przed Protasiewiczem, by utrzymać tą drugą pozycję, a Henkok swobodnie przyjechał na pierwszej pozycji, przywożąc 3 punkty dla swojego zespołu. 13 punktów Grega Henkoka, 11 Piotra Protasiewicza, 9 Rafała Dobruckiego, 7 Fredryka Lindgrena, 4 Iversena, 4 Dudka i 3 Łukasza Sówki. To dowód na to, że dziś trener Piotr Żyto miał w swoim zespole po prostu więcej asów, więcej tych, którzy tu decydowali o obliczu drużyny. Tylko 3 muszkieterów na dobrą sprawę w zespole trenera Jana Krzystyniaka. René Holta przede wszystkim, Rafał Sząbierski pięknie walczący, no i Peter Karlsson, 7 punktów na jego koncie, Wolfinden, Bridger, Miturski i Davidson to dziś tło. Trzeba pamiętać, że zespół Zielonej Góry tak naprawdę niewiele się różni od tego, jak w tamtym roku startował. Tutaj w tym momencie za Walaska jest Henkok, który wcale nie jest gorszy, a można powiedzieć, że, no, że jest lepszym zawodnikiem, bo przecież jest ze światowej czołówki. Więc Zielona Góra dysponuje naprawdę dużym potencjałem przy całej tej sytuacji, kiedy Włókniarz próbował sprostać jakby po składaniu tego składu do końca i tak naprawdę walce o obronienie siebie i swojej pozycji w Ekstralidze. Popatrzmy na to, co wydarzyło się na innych stadionach. Przypomnijmy, zwycięstwo Unibaksu Toruń nad Unią Leszno 51-39. Tauron Azoty Tarnów prowadzi z Polonią Bydgoszcz 45-39. No i porażka Włókniarza Częstochowa z Falubazem 39-51. Trwa dopiero rozpoczęty o godzinie 20 mecz Keilum Stali Gorzów z Betardem Wrocław. Co nas czeka? Mecz Unii Leszno z Keilum Stalą Gorzów oczywiście o 17 1 sierpnia. Drugi z meczów wybierzemy dla Państwa i poinformujemy niebawem o tym, które ze spotkań będziemy transmitować na naszej antenie 1 sierpnia. Drużynowy Puchar Świata w TVP Info, to ważna informacja dla kibiców Speedwaya, kroniki drużynowego Pucharu Świata przed Teleekspresem w programie pierwszym, a więc sporo żużla. No a dziś byliśmy świadkami, Robert, przede wszystkim kilku fantastycznych wyścigów.
Absolutnie tak. Widzieliśmy po prostu rewelacyjną walkę. Coś pięknego, wręcz można powiedzieć, że dzisiejsze biegi, które można by wyciągnąć z tego spotkania, będą chyba takimi szkoleniowymi materiałami dla młodych żużlowców. Mnóstwo walki, czystej walki, fair, gdzie jechano łokieć w łokieć, gdzie nikt nikomu nie odpuścił, a w zasadzie pojedynki trwały cały wyścig. A tak naprawdę wszystko, co najważniejsze w Speedwayu, dopiero to, co najważniejsze przed nami. Dziękujemy pięknie za wspólnie spędzony czas w Częstochowie. Przypomnijmy, włókniarz po raz trzeci w historii dopiero przegrał przed własną publicznością z zespołem Falubazu Zielona Góra 39-51. Dziękujemy bardzo. Robert Wardzała. Jarosław Czoska. Do zobaczenia, do usłyszenia.